To jest miejsce, które zostało przez nas zakupione od huty ArcelorMittal i zostało ono wykorzystane, wydaje mi się, w sposób najbardziej optymalny. Pokazaliśmy, że tereny huty ArcelorMittal mogą być te, które nie służą dzisiaj, mogą efektywnie pracować na rzecz miasta. To wielka rzecz. Czy takie obiekty są w ogóle w Europie? No, oczywiste, że w Polsce on jest numer jeden i ten jest faktycznie najnowocześniejszym obiektem, jakie do tej pory zostały zbudowane. Pierwszym elementem budowanego tutaj Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych jest zakład przetwarzania folii i ten zakład to są na razie zbudowane dwie hale, każda hala 150 metrów długości, 60 metrów szerokości. Teren obiektu to jest prawie 7 hektarów. W pierwszej fazie będzie zatrudnione około 50 pracowników. Wejdzie 20 tysięcy ton takiej pozagatunkowej folii, bo to najwięcej będzie tego z odpadów zmieszanych, która zostanie tutaj w różnych fazach doczyszczona, dosortowana. No i chcemy z tego uzyskać co najmniej 10 tysięcy ton granulatu. I chcemy go w najwyższej klasie czystości, czyli takiego, który będzie nadawał się do kontaktu z żywnością. Ta instalacja ma instalację do mycia, do oczyszczania wody w obiegu zamkniętym i do mycia surowca, tworzywa sztucznego na ciepło i na zimno. Instalacja wody na gorąco jest również oczyszczana ta woda. I dzięki temu ten produkt końcowy ma bardzo wysoką jakość. Cały ten obiekt powstał za 250 milionów złotych. Znaczna część tego to są środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. I co więcej, to jest jeszcze nie wszystko, bo będą budowane kolejne segmenty pozwalające nam przetwarzać także inne elementy, na przykład meble, stare meble, czy też w ogóle obiekty wielkogabarytowe, telewizory, radia i tak dalej, odzyskiwać metal. To też jest bardzo ważny element budowania miasta, jako miasta odpowiedzialnego, które dba o klimat i dba także o środowisko. To będą ogromne zyski ekologiczne, bo to jest zakład, który będzie przetwarzał już zużyty przez nas plastik na plastik, który będzie mógł być ponownie spożytkowany w różnych postaciach, nawet do celów spożywczych. W związku z powyższym to jest wielkie wydarzenie. To jest wielkie wydarzenie, ponieważ chcę zwrócić uwagę, że jesteśmy jedynym w Polsce i jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej miastem, które zdecydowało się na wprowadzenie takiej nowoczesnej instalacji. To pozwoli nam wszystkie te folióweczki i inne plastiki, które my oddajemy w żółtym worku, przetworzyć po raz kolejny i nadać im w cudzysłowie kolejne życie. Dzięki temu te produkty plastikowe po raz enty mogą być przetworzone. I to jest niezwykle ważne, bo dzięki temu także jest to pewien krok w kierunku ratowania naszej planety, żeby nie wytwarzać, a korzystać z tego, co już zostało utworzone.